zabieramy dzisiaj pasażerów, mieszkańców Łomży tak naprawdę, w podróż turystyczną, tylko do Śniadowa i z powrotem. Chodzi o to, żeby przejechać się naszym zabytkowym pociągiem. Turystyka kolejowa Turkol.pl od 12 lat wozi pasażerów po całej Polsce. Wynajmujemy różnego rodzaju składy. W tej chwili mamy już swój własny skład wagonu z lat 70. Mamy udostępnioną lokomotywę SM42, która tak naprawdę od lat 70. również funkcjonuje na polskich trasach. Ona jest dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, użytkowana, ale to również jest zabytek. No i teraz tak, przejazd pociągiem z PRL-u, można powiedzieć. Wagon restauracyjny Warst, w którym się znajdujemy. Wagony pasażerskie pierwszej i drugiej klasy, wygodne, zupełnie inne jak dzisiejsze szynobusy. Mieszkańcom Łomży życzymy tego, żeby pociągi złożone z autobusów szynowych jak najszybciej tutaj przyjechały. Od Ostrołęki do Chorzel już niedługo będą te pociągi jeździły, w związku z tym myślę, że i Łomża doczeka się swojej szansy na uruchomienie pociągów. Dzisiaj przyjeżdżamy kolejny raz do Was. Pociąg Kurpie z Ostrołęki do Łomży i z powrotem przyjeżdżał już przez ostatnie lata kilkukrotnie. Pamiętamy także o mieszkańcach Łomży. Często spotykaliśmy się tutaj z tym, że pasażerowie przychodzili, oglądali nas, wchodzili do wagonów, do lokomotywy, ale okazywało się, że no, oni z nami nie mogą pojechać, bo już tutaj nie wrócą. No, mogliby pojechać, ale wtedy musieli samochodem przyjechać do Ostrołęki, wsiąść, przyjechać do swojego miasta, wrócić, ale to nie ta wycieczka. A dzisiaj mają pierwszy raz od ponad 20 lat możliwość przejechania się z Łomży do Łomży z powrotem. Już dzisiaj mamy ogłoszone pociągi na 16 kwietnia, kiedy przyjedziemy ponownie do Łomży. I już te bilety się sprzedają, już są w połowie sprzedane. Kolej to jest sentyment, ale to jest przede wszystkim bezpieczny i nowoczesny środek transportu. Także myślę, że jak najbardziej dobra sprawa, że takim pociągiem przecieramy szlaki i z tego co wiem, marszałkowie myślą nad tym, żeby te pociągi tutaj przyjechały. Nasz pociąg w tej chwili zestawiony jest z 3 wagonów, mamy około 160 osób na pokładzie, natomiast moglibyśmy mieć więcej, bo tych wagonów już odrestaurowaliśmy więcej i myślę, że kolejny pociąg przyjedzie na 4 wagony, wtedy wejdzie na pokład ponad 200 osób. Nasz zabytkowy pociąg podróżuje z prędkością 90 km na godzinę, ponieważ mamy taką lokomotywę w tej chwili, ona ma 90 km na godzinę, natomiast na określonych odcinkach mamy ograniczenia, jeżeli chodzi o tory. Tory są w niektórych miejscach w gorszym stanie, wtedy ta prędkość jest ograniczona do 40 do 60 na godzinę. Natomiast jeżeli podłączymy lokomotywę, na przykład elektryczną EP05, to jedziemy z prędkością do 160 km na godzinę. Taka była kolej w latach 70. I nasze wagony z taką prędkością jeździły. One są dopuszczone do takiej prędkości. Sam byłem ciekawy, jak wygląda ta trasa Łomża-Śniadowo. Tak? No, dużo mówi się o CPK, no, ale fajnie też popatrzeć historycznie, jak to wyglądało. Być może w przyszłości będę mógł to porównać, tą zmianę, powiedzmy, historyczną do tej, która w przyszłości będzie. Jest to fajne wydarzenie. Wziąłem oczywiście ze sobą syna, nastolatka, bo dzisiaj tych pociągów tak naprawdę już nie ma, tak? Jest to jedyna szansa albo jedna z szans, które trzeba wykorzystać, żeby dzieciom pokazać, jak kolej wyglądała wcześniej. No i faktem jest, że w Łomży tej kolei dawno już nie ma, tak? Więc te pokolenia młodsze no, nie miały okazji z pociągów korzystać, więc widzę tutaj też po naszych sąsiadach z wagonu, że jest to no, niebywała atrakcja. No i fajnie spotkać się ze znajomymi twarzami właśnie na takiej wycieczce, żeby zobaczyć, jak to było kiedyś. Tak, można przenieść się w czasie. Dzisiaj można było to robić, powiedzmy, oglądając film, sobie powspominać, a tutaj mamy taką namiastkę rzeczywistości, jak to było. I powiem szczerze, że warunki naprawdę są sympatyczne. Jest ciepło, bardzo fajne kabiny, czyste, ciepłe, więc naprawdę fajna przejażdżka. Zabrałem dzisiaj córkę na tę przejażdżkę, żeby pokazać dziecku, jak wygląda pociąg, bo pociąg w Łomży to jest naprawdę ewenement. Dzisiaj to jest ogromna przygoda, ale też po drugie liczę na to, że te pociągi w Łomży będą, że one się pojawią, że działania w zakresie doprowadzenia linii kolejowej w ramach PKP PLK, w ramach Kolej Plus i CPK, że to wszystko się wydarzy, że w Łomży będziemy mieli i kolej pasażerską, i kolej towarową, a dzięki temu też cały region odżyje. Jak wrażenia córki w takim razie? No, po raz pierwszy chyba jedzie pociągiem, na pewno po raz pierwszy z Łomży. Wrażenia są bardzo ciekawe i nie siedzi w telefonie, co bardzo ważne, patrzy za okno.